Czarna jaspółka to znak, jaki noszą od ponad 40 lat wyroby tarnowskich zakładów azotowych. Od nawozów sztucznych poprzez kwasy nieorganiczne, półprodukty dla włókien syntetycznych, tworzywa sztuczne aż do odczynników chemicznych najwyższej czystości. Polichlorek winylu spotykamy w postaci armatury, folii i wielu wyrobów codziennego użytku. Akrylonitryl dotrze do konsumentów w postaci puszystej wełny anilanowej. Kaprolaktam zostanie przerobiony na stilon. Wszystko to jest produkowane z najprostszych surowców chemicznych. Gazu ziemnego, powietrza, siarki, kamienia wapiennego, soli kuchennej, karbidu i fenolu. Codziennie bramę zakładów przejeżdżają pociągi dostarczające surowców, półproduktów i materiałów niezbędnych dla normalnej pracy kombinatu. Zakładom chemicznym niezbędna jest duża ilość wody chłodzącej. Poszczególne obiekty posiadają własne obiegi wody chłodniczej, które pozwalają na kilkakrotne jej użycie. Ścieki przemysłowe mogą zawierać substancje groźne dla życia biologicznego. Sprawnie działająca oczyszczalnia chemiczna i biologiczna sprawiają, że w tych ściekach ryby czują się tak jak w rzece. Kombinat chemiczny potrzebuje ogromnych ilości energii. Własna elektrownia o mocy ponad 100 MW, wybudowana przy pomocy specjalistów radzieckich, przetwarza węgiel na energię elektryczną oraz parę grzejną, rozprowadzaną układem rurociągów stanowiących swoisty układ krwionośny zakładów. Ale to nie zaspokaja potrzeb kombinatu. Zużywa on tyle energii, co milionowe miasto. Pobiera się ją z państwowej sieci. Poprzez system rozdzielni i przewodów energia napędza ogromne silniki sprężarek, z których jeden zużywa jej tyle, ile potrzeba dla 40-tysięcznego miasta. Porusza tysiące silników. Także i te niewiele większe od pudełka od zapałek. Nawozy to tradycyjna, najstarsza produkcja tarnowskich zakładów. Gaz ziemny przetwarzany na wodór po dokładnym oczyszczeniu, sprężony wraz z azotem do 300 atmosfer, poddawany jest procesowi syntezy katalitycznej. Otrzymany amoniak syntetyczny jest podstawą produkcji nawozów azotowych. Produkcja amoniaku jest typowym przykładem rozwoju zakładów w 25-leciu Polski Ludowej. Obecna produkcja amoniaku jest ponad 10-krotnie większa niż przed wojną. W zakładach pracują dwie instalacje syntezy amoniaku. Nowy amoniak jest przykładem postępu technicznego, jaki dokonał się w tej produkcji. Nowoczesna metoda oczyszczania gazu, potężne kompresory, aparatura o dużej wydajności umieszczona na zewnątrz budynku, zdalne sterowanie, automatyzacja. Dalszy etap produkcji ciągu nawozowego stanowi wytwarzanie kwasu azotowego. Tlenki azotu otrzymane przez spalenie amoniaku na siatkach platynowych i rozpuszczone w wodzie tworzą kwas azotowy. Jest on cennym półproduktem dla innych fabryk chemicznych, a w zakładach jest używany do produkcji nawozów azotowych. Saletrzaku, saletry amonowej i saletry wapniowej. Codziennie bramę zakładów opuszcza ponad 40 wagonów nawozów sztucznych. Już od ponad 10 lat nazwa zakłady azotowe nie odpowiada w pełni profilowi produkcji kombinatu. W 1957 roku została uruchomiona produkcja kaprolaktamu. Skomplikowane procesy technologiczne prowadzą od surowców wyjściowych, fenolu, dwutlenku siarki, oleum i amoniaku, do białych płatków polimeru, z których wszędzie się włókno stylonowe. Gaz ziemny w instalacji półspalania jest przetwarzany na podstawowe półprodukty, acetylen i wodór. Nowoczesna, zdalnie sterowana i zautomatyzowana instalacja jest obsługiwana pomimo swego ogromu zaledwie przez kilku pracowników. Niezbędny do produkcji tlen i azot dostarcza nowoczesna instalacja rektyfikacji powietrza. Akrylonitryl. Występujące tutaj substancje chemiczne należą do najsilniej toksycznych. Dlatego też przy tej instalacji, bardziej niż w innych wydziałach, zwraca się uwagę na bezpieczeństwo i higienę pracy. Napisy ostrzegawcze, tablice sygnalizacyjne, sprzęt zabezpieczający pozwalają na zmniejszenie do minimum niebezpieczeństwa wypadku przy pracy. Przyzakładowa służba ratownictwa chemicznego prowadzi we wszystkich obiektach specjalne pozorowane ćwiczenia,
będące sprawdzianem gotowości wszystkich służb ratowniczych. Ambulatorium przyzakładowe dysponuje własnym szpitalem nowocześnie wyposażonym. Między innymi posiada on aparaturę reanimacyjną i unikalną aparaturę analityczną, stanowiącą podstawę nowoczesnej diagnostyki lekarskiej. Stołówka wydająca po niewysokiej cenie ponad 1000 obiadów dziennie. Najlepszym sposobem ochrony zdrowia jest jednak ograniczenie kontaktu pracowników z niebezpiecznymi substancjami. Dlatego też instalacja akrylonitrylu jest w całości prawie zautomatyzowana. Dokładna kontrola laboratoryjna jest także rękojmią wysokiej jakości akrylonitrylu. A oto wytwarzanie chloru przez elektrolizę roztworu soli. Kwasy solne, łuk sodowy, wapno chlorowane, chlorek metylu, chloroform to produkty, z którymi spotykamy się na co dzień. Chlor i wodór są niezbędne do produkcji polichlorku winylu, tworzywa sztucznego o podstawowym znaczeniu dla gospodarki kraju. Acetylen wytwarzany w instalacji półspalania w połączeniu z chlorowodorem daje chlorek winylu, który poddany procesowi polimeryzacji tworzy zawiesinę polichlorku winylu. Odfiltrowany i wysuszony biały proszek, pakowany w worki z napisem tar winyl, wędruje do wielu fabryk, które przetwarzają go na rurki, opakowania, folie, powłoki przewodów elektrycznych i wiele innych wyrobów. Urządzenia w fabryce chemicznej pracują w trudnych, korozyjnych warunkach, stąd ogromne znaczenie pracy służb remontowych. Zakład tej miary wymaga sprawnego kierownictwa. Dyrekcja zakładów musi rozstrzygać problemy bieżącej gospodarki, myśląc jednocześnie o rozwoju zakładów. Produkcja włókien syntetycznych i tworzyw sztucznych to druga młodość tarnowskiego kombinatu chemicznego. Własne zaplecze badawcze i biuro projektowe pozwalają na realizowanie programu rozwoju zakładów i ich ciągłego modernizowania. Wyniki prac badawczych i opracowań projektantów w zakładzie budowy aparatury chemicznej przybierają kształty nowych aparatów i urządzeń. Na wypadek klęsk żywiołowych lub wrogiej napaści pracownicy zakładów szkolą się w zakładowych oddziałach samoobrony. Sprawdzianem ich gotowości są coroczne ćwiczenia międzyzakładowe resortu chemii.